Jaki śliczny ten skuter. Mikołaj Brończyk umówił się za szkołą ze sprzedawcą skutera. Chłopak zamierza kupić pojazd, chociaż wcale nie potrafi nim jeździć. Chce zrobić wrażenie na Zosi, która bardzo mu się podoba. Dziewczyna nie wie, że nastolatek zamierza zapłacić za skuter fałszywymi pieniędzmi. Pomogę go sobie i sprawdź, czy ci pasuje, tylko szybko, bo pogoda jest kiepska. Wiesz, my chyba Zosia nie musimy się zastanawiać, a nie oglądać. Nie, jest idealnie. To co, ile z tymi kaskami? 1200 i skuter jest twój. A kaski w cenie? W cenie. Dobra. Ty widzę, że chyba z kieszonkowego odkładałeś na ten skuter. No, wie pan, pół roku dziadkowie i rodzice dołożyli mi, więc dało mi się. Okej. Dobra. Ty, czekaj. A ty te pieniądze sam drukowałeś, czy co? Nie, no jak to? Przecież to są jakieś podróbki. Jakie podróbki? Co pana... Ty gnoju jeden! Panie! Nie chcesz skuter kupić za podróbki? Pogięło cię? Ty co? Ja ci zaraz przypierdzielę, to zobaczysz. Przerażona Zosia szuka kogoś, kto mógłby pomóc Mikołajowi. Chcę go pomóc, szybko. Ty gadasz. Niemożliwe. Mikołaj chciał kupić skuter, a gościu, który go sprzedaje, mówi, że ma fałszywe pieniądze. Chodźcie, trzeba mu pomóc. Ja mówiłem, że z tego będą kłopoty. Teraz... To już nikomu nie pomagał. Chodźcie, ten gość go pobije! Ale ona ma rację, musimy mu pomóc. Ty, jak co ty mówisz? Kto kogo pobije? Jakiś facet bije Mikołaja. Gdzie? Za szkołą, chodźmy. Zawsze trzeba mu dupę ratować. Właśnie, co za debil. Kiedy sprzedawca zorientował się, że pieniądze za skuter są fałszywe, pobił Mikołaja i odjechał. Mikołaj, co ci się stało? Wezwać pogotowie? Nie, ręka mnie tylko trochę boli. Myślałam, że ten chce ci zabrać kasę. A co to są za pieniądze? Przecież one wyglądały jak falsyfikaty, co to jest? Nie, proszę pani, Mikołaj chciał kupić skuter, a te pieniądze są prawdziwe. Mówiłem wam, że debile, że trzeba zniszczyć te pieniądze. Dobrze, nie będziemy o tym tutaj rozmawiać, zapraszam do środka. Proszę bardzo. Szybciutko. Chłopcy, proszę mi powiedzieć, co to są za banknoty? Czy to nie są te same, którymi ktoś dzisiaj chciał zapłacić w sklepiku? Mikołaj, skąd wziąłeś te banknoty? No od Maćka. Ej, ale ja za nic nie kupowałem. Maciek, a ty skąd je wziąłeś? No proszę pani, wydrukowaliśmy kilka takich pieniędzy, bo były nam potrzebne do gry proszowej. I one wyglądały na prawdziwe. Przecież tutaj jest ich mnóstwo, nie kilka, Sebastian. Chłopcy, o co tutaj chodzi? No pomyśleliśmy, że jak wyglądają jak prawdziwe, to wydrukujemy ich więcej i coś sobie kupimy. No i to ja namówiłem Maćka, żeby mi wydrukował tego tak tyle, bo chciałem kupić skuter. Co? Okłamałeś mnie, Mikołaj. Powiedziałeś, że masz kasę od rodziców. Zosia, poczekaj, no ja tak bardzo chciałem kupić dla ciebie ten skuter. Ale ja nie chciałam, żebyś oszukiwał. Mikołaj, to prawda, podrabianie pieniędzy to jest przestępstwo i tym zajmie się policja. A teraz zapraszam was do dyrektora. A ty wcześniej do higienistki, bo trzeba opatrzyć rany. Proszę. Proszę się pospieszyć.